Kochani, witajcie w kolejnym vlogmasie. Jest mi niezmiernie miło, że się widzimy, że tutaj jestem. Co prawda w gorszej jakości, teraz tego nie widzicie, bo jest dzień, jest rano, znaczy prawie południe, bo jak zwykle trochę dniami uciekło. Montowałam dla was film z wczoraj i jestem załamana. Dlatego stwierdziłam, że no nie ma sensu w ogóle nagrywać tamtym aparatem. Wyciągam swojego starego Canona i tak mówię, no teraz jakoś jest ok, bo jest dzień, ale wieczorem jak będę nagrywać, a wieczór ciemno się już robi, koło 15 po 15, więc wtedy już będą nam tutaj takie piksele latać. Tak czy inaczej, nie potrafię przestać dla was nagrywać. Telefonem też byłaby dobra jakość, ale ja nie mam tyle pamięci w telefonie. Ja mam, wczoraj widziałam ponad 4000 zdjęć na telefonie i tak, mogłabym to posprzątać, mogłabym to posegregować, ale myślę, że zajmie mi to sporo czasu, a nie mamy tyle czasu podczas vlogmasu. Jak widzicie, jesteśmy już w domu, byliśmy tylko na weekend w górach, bo Krystian normalnie pracuje, zresztą ja też mam tutaj swoje obowiązki, więc koniec odpoczynku, ale wyjazd naszym zdaniem był mega udany, poza tą taką trochę załamką po tym, jak spadł mi ten aparat na płytki w McDonaldzie i się zepsuł. Chciałabym wam powiedzieć, jaki jest plan na dzisiaj, ale tak naprawdę od rana zastanawiamy się, co robić. Czy jechać do Krakowa i ten aparat tam zostawić na gwarancji, czy go wysyłać. Mam ochotę też zjeść w końcu coś gotowanego, bo nie ukrywam, że w ostatnich dniach troszeczkę nam brakuje czasu na gotowanie obiadów. Zamarzyły mi się krokiety, tylko że nie wiem, czy tak krokiety wypada jeść na parę dni przed Wigilią. Dosłownie, ej, Wigilia jest za kilka dni. Krystianowi się marzy pizza. Te składniki, co kupiliśmy na pizzę już chyba z tydzień temu, dalej czekają na swoją powinność i dzisiaj też zamierzam to zrobić. Z wami póki co się witam i życzę miłego oglądania. Pizza miała być na wieczór, ale tak nas nosi na coś dobrego i tak kalkulujemy, co byśmy zjedli i faktycznie okazuje się, że najbardziej mam ochotę na pizzę. No a też, robiąc krokiety, musielibyśmy jeszcze jechać do sklepu i wszystko by to zajęło z 2 godziny, a na pizzę mamy wszystko. Więc lecimy z tematem i robimy szybciutko pizzę, bo naprawdę dawno nie miałam tak ochoty na pizzę, ale się cieszę, że mam wszystkie składniki w domu. Hello, pizza, cześć! Pizza napolitańska, rozpocznij gotowanie! Proszę państwa, 150 gramów ciepłej wody. Skąd ja ci wezmę w zimie ciepłą wodę? O matko, jaka bieda. Bida. Nie znajdziemy odrobiny ciepłej wody. Co się robi? Jezu, jak ja z tym pulpę w tym włosach. A ja pulpę w tym. I don't know what he's thinking. When he'd rather spend his Christmas holiday with someone else. Robię tak tą pizzę już chyba z naprawdę 20 raz, odkąd mam Thermomix. I za każdym razem zastanawiam się nad kupnem kamienia do pizzy. Bo wiecie, ta pizza wtedy nie jest taka wysuszona, tylko taka idealnie mięciutka w środku, dosłownie idealnie upieczona. I stwierdziłam, że to jest ten moment, kiedy faktycznie zamawiam ten kamień. Najlepsze jest to, że planujemy wrócić na dietę od, nie wiem, albo po świętach, albo tam od nowego roku. Nie jako postanowienie, tylko po prostu po tym obżarstwie mamy ochotę w końcu wrócić na dobre tory. Plus wrócić też do formy, która była tam gdzieś w październiku, chyba w październiku było najlepiej. Wpisałam sobie w Google, jaki wybrać najlepszy i wychodzi na to, że chyba ten szamotowy jest najlepszy. Ciężko się go myje, ale efekt, który uzyskamy piecząc pizzę na tym kamieniu, jest najbardziej mi odpowiada. Stop thinking about me. Yeah, yeah. I don't know what he's thinking when he says that he's been driving all night, all day. Celebrate Christmas with me, but he's not here, and I'm not there.
don't know what he want now. Pizza gotowa, właściwie to jedna już zjedzona. Zjedliśmy jedną na dole. A do tej zrobiliśmy troszeczkę taką improwizację. Nie wiemy, czy dobrze. Chyba przesadziliśmy. Dorzuciliśmy tutaj kiełbasę wiejską od mojej mamy. I obawiamy się, że teraz będzie taki tak tłusto. No. Ale no nic, próbujemy. W każdym razie tamta wyszła naprawdę identyko jak z restauracji. Serio, ciasto było tak się na to patrzysz, jakbyś chciał jeść. No, i z oliwą to super, a tutaj to nie wiemy, czy bardziej nie keczup niestety. No, zobaczymy, to będzie taka wiejska pizza. Tak. A la Polaka. O, a la Polaka. Bierzemy się za jedzonko. But I don't care. Yeah. No, przesadzony. No. Ale mimo wszystko dobre. Ale jest za tłusto już i ketchup. To trzeba czymś przegryźć już. Przyjechałem po malutką. Tu ma rozpiskę co je i tak patrzę na kurczę tablicę korkową. Dla mnie to jest takie totalnie mega. W domu nie byłbym w stanie ani ja, ani Aga, żebyśmy zapewnili jej taką rozrywkę i takie zajęcia kreatywne. He missed out on love and that's for sure. Oh, 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 oh. Cześć! Kogo tu mamy? Cześć! Jej! Cześć, Tuli! Yes. Tuli! Jej! Fajnie było? How? Gdzie masz how? Nie było how? No to ci nie pokazał, tak? Mama zawsze idzie po chłopku sprawdzić, czy jest how. A, no to tego rytuału nie zrobiliśmy. No czekaj, już odwiążemy. Pytałeś? Ja zawsze pytam, czy było okej. Okay. A, oto! Ja nawet tak jestem teraz spanikowany. O co ja miałem zapytać? Ale pytałem panią, nie? Powiedział, że bardzo spoko było. Kurczę, ale super, że wiesz. Czekaj, telefon do mnie dzwoni. Siostra twoja. No, halo. No to powiedz. Dobra. Monika przyjedzie. O, super. Cześć! A, czy można było na dwie puścić? Proszę. Chodź pościerać. Pomóż ci? O, już. Dan. Proszę bardzo. Why you said all the things he said to me. It means nothing to me now. Cause there will be someone who will not complain to drive all. Co tu jest? Jeden cynamon. Tu widzę, że jest drugi cynamon, tak? Proszę, jest na tyle cynamonu, nie musisz płakać. 100 lat! 100 lat! Była moja siostra, troszeczkę nam dnia uciekło, kawę wypiłyśmy i nadal mi zaczęła marudzić, więc stwierdziłam, że jej zrobię zupę. O! No chodź. Więc gotujemy tutaj aktualnie w Thermomixie zupa spod szrenicy. Uwielbiam ją, bo jest mega, mega szybka. Naprawdę 15 minut się gotuje. No i patrzcie, co tu się wydarzyło. Ile one tu stoją? Tydzień? Oczywiście były podlewane i to dobrze podlewane, nie za dużo, nie za mało, bo Krysan się zna na kwiatkach. Tu jest podobnie, wszystkie nam padły, a w salonie są cudowne, piękne, znaczy wszystkie, no widzicie, po jednej zostały w skrzyneczce, więc nie wiem, czy ich było za dużo po prostu, było im za gęsto, czy za zimno od okna, ale no niestety po gwiazdach betlejemskich i chyba trzeba będzie kupić nowe, bo no nie chcę, żeby tu było tak łyso, przynajmniej do świąt. Po świętach już nie będę martwić, ale teraz mi to przeszkadza. Tylko proszę tak, żebyś nie wybrudziła. I jak ci smakuje? Bardzo dobra. Aj, ale serio, nie? A wiesz, że tu jest tylko marchewka, pietruszka, cebula i pomidory. Odrobina wody i... Ej, tak prosto, a tak pysznie. No, 15 minut się robiła, chyba 20, czy tam 20, no nie chcę tutaj skłamać razem z gotowaniem. Kiedyś ją odkryłam przez przypadek i teraz już jest brudna. Kto idę łyżeczkę? Okay. Czy fajnie się bawicie? Pierniczki upiekliśmy już jakiś tydzień temu, jak nie więcej. Cześć, jak tu jestem. I tak sobie... Dlaczego siedzieć na podłodze? Bo lepiej mnie spaszyć na nią. I tak sobie leżą i zajmują tutaj miejsce. I dostałam dzisiaj bojowe zadanie od Krystiana, że mam je w końcu przełożyć do słoika. Ale ja sobie dałam bojowe zadanie, że chociaż kilka w tym roku udekoruję samą taką obwódkę. Mam tutaj takie pisaki kupione w tamtym roku. Patrzę, ale chyba nie mają daty ważności. To jest taki syf, że to się nie przeterminuje. Co do samych pierniczków, bo się pytaliście, czy polecam ten przepis. Albo przez to, że jest za mało jajek, są takie, nie wiem, mało słodkie, takie za bardzo przyprawione.
albo po prostu przepis jest taki średni. No jak mam być szczera, to bardziej mi smakowały te z pudełka, które robiliśmy w tym roku. Teściowa sobie zrobiła właśnie na dole z pudełka i trochę tych zbierniczków zazdroszczę. Gorącą wodę. Może na razie jeden. A ja? Tak będziesz malował? No tak! To będzie wspólne dekorowanie pierniczków. Wow, jak rodzinnie. No by tak wszystko rodzinnie. Okej. Okay. Szczęśliwe dziecko. Już widzę, bo w końcu je sama. Było tyle darcia, że Krystyna nią chce karmić, że o matko musiałam ja ingerować. Tak się żaliła, tak się na mnie patrzyła z takim żalem. Mama, ratuj! On mi nie pozwala samej jeść. Więc ja wyubierałam w te fartuszki, nie fartuszki i... Fartusze! Potem jeszcze ten, ślinaczek. I niech sobie je. O! Już jest takie płynne. Bo ty wziąłeś moje, ja dobrze rozbiłem. Patrzyłem sobie, to było moje akurat. A twoje faktycznie jest twarde. A to by nie za dobrze, panieneczko? Trzeci obiad dzisiaj? Bo mam się zrobić pyszną zupkę. Ja chcę takiego ludzika. Nie wiem, czy znajdę. Nigdy w życiu nie dekorowałam pierniczków, czaj? Ja też nie. Ale jaja. Dobra, gotowa? Ten pierwszy raz? Ja robię takie włosy. A czemu to jest takie ej? Krystian? Co jest? Czemu to nie jest takie czyste białe? Też nie wiem. A jeśli to jest zepsute? Przecież to miał być pisak biały. Może kupmy nowe, co? W tym roku? Nie podoba mi się to. Coś ty zrobił! Zrobiłeś mu czuprynę! To nie idzie tak ładnie jak... Jak mówili. Jak mówili, tak. Hej! No śmieszne, tylko ja nie ufam temu lukrowi. Mój nie żyje. I don't know what you want now, but I don't care. Oh, you ain't ringing my bells no more. Twój magacie. No, trzymaj. Oh, you miss out on love, that's for sure. Patrz, dekoruję. A teraz będzie chciała zjeść. Patrz się. Trzeba od razu spróbować, nie? Gryzie to, co jest bez tego lukru, całe szczęście, bo tak mówię, no. Kupmy nowe. Nie czuję jakoś dużo artystycznej w tej dziedzinie. Ja też nie. Myślę, że możesz wziąć słoik. Śmiało go tu przynieść. Tak? Tak? To już ten etap. Super. To słoik mój piękny, nie? Słoik jest piękny. Otwórz. Wydaje mi się, że mogę wrzucać jakkolwiek, że nie muszę układać ciastko po ciastku. W ogóle skąd taki pomysł? Wrzucamy. Nie, na dusza wrzucamy tutaj. Patrz, jaki zbój. Koniec zabawy. Tyle? I tyle zostało. Trzeba będzie zjeść, trzeba przerzucić do czegoś innego. Z racji tego, że przez ostatnie kilka vlogów nie było otwierany kalendarz adwentowy, to dzisiaj sobie nadrobimy. Krystian właśnie poszedł przynieść... Krystian, wszystkie od początku, które są do 19. Żartujesz. No, tam jest chyba 15. Spadniesz na dwie. 15 też jeszcze jest? No. Dawno tego kalendarza nie otwieraliśmy w takim razie. O ja chcę ten duży. No dobrze. Wow. No to ja zaczynam od 15. No dobra. Ta-da-da-dam. Przez męskiego. Idealnie. Już miałeś takie. No, i znów taki żel. Żel pod prysznic? Mhm. Foaming. Wiecie co? Niedużo, bo to rośnie. To już kiedyś tak rosło. Nie podoba mi się to. W sensie, że fajne to jest. Ale z drugiej strony w sumie to i tak to są fajne, że są rzeczy, które się ugrzywa, nie? Więc w sumie pod tym kątem fajnie. A czego oczekiwałaś w sumie? Że będą rzeczy dla mnie. Kupując dla niej i dla niego? Dwa żele pod prysznic dla ciebie? Ładny zapach. Co taki... dużo tego. Co to ja mam teraz prezencik? Czekałam od 1 grudnia. Obstawiam, że takie fajne karton, a nie będzie tam nic specjalnego. Ale jak to się ekskluzywnie otwiera w ogóle. Malu się pudełeczko w środku. Jedno? Jak to elegancko wygląda, patrzcie się. Wow, ale to ładnie wygląda. To są chyba próbki perfum, nie? Do samochodu. Jak to ładnie wygląda. Co jest? Ale fajne. No ale bez zasady. Jaki prestiż. Jak to jest pięknie zapakowane. To jest taki produkt naprawdę premium, moim zdaniem. Ty wiesz, czemu ona była taka cicha? Co zrobiła? Dwa kinderki.
To wiele by tłumaczyło. 17. Proszę, coś małego. I chyba nie świeczka. Byłoby troszkę cięższe. Dawno nie miałem takiej frajdy, bo może dlatego, że taka ilość otwierania... Nie, patrz jeszcze. Czyżby to jakieś serum było? Tak, tak mi się wydaje. Jakieś takie znów przeciwstarzeniowe. Pomaga poprawić i wyrównać koloryt skóry. No. Tobie to niepotrzebne, kochanie. Czaruś normalnie. Teraz moje. Tak, 18. Nie. Świeczka? Świeczka. Czwarta świeczka w kalendarzu. Moja. Jest jakaś męska. Ten sam zapach, co jest do... Do kąpieli. Ładnie pachnie, ale nie jestem zadowolona z tego, że kolejna świeczka. No, już za dużo tych świeczek. Ostatnia to już z dzisiejszego dnia. Po kolorze stwierdzam, że znowu coś męskiego. Coś takiego. I jest to... krem do ciała. Chyba, nie? Chyba tak. Zapach jak Nivea, więc też mi się to... Jezu, znowu sobie mam to samo. Też mi się to nie podoba. Dobra, z kalendarzy to tyle. Tyle. Czemu jesteś smutna? Wszystko pod górkę. Wszystko pod górkę. Aparat nie tylko działa. Z górki jest zawsze z górki. Nie! Mam energię! Mam! Ja tak nie lubię! I nie mogę bez skarpetek! Muszę mieć skarpetkę! Wiesz, że się zlitowam, ale tylko dlatego, że będziesz miała teraz dobry humor, tak? Tak! Tak? Tak! Tak! To jedziemy teraz na Shopee. Ale co ty chcesz z shoppingu? Ponieważ... nasze gwiazdy betlejemskie przy oknie w kuchni, coś się z nimi stało, tak niefajnie. Co chcesz tam kupić? Chcę wypełnić tą pustkę. Ja mam pustkę w sercu. Jak ją wypełnisz? Czekoladą. Nie chcę czekolady. Ej, mieliśmy zrobić taką misę słodkości w grudniu. Jest 19 grudnia, a my dalej nie mamy misy słodkości i ja jem pierniczki. Bo nie ma misy słodkości. Bo nie ma misy słodkości. Dobra, to mnie przekonałeś. Jedziemy po misy słodkości. Sama siebie przekonałaś. Podkład muszę sobie kupić, bo jutro idę na randkę, a nie mam się tym pomalować. Ty idziesz na randkę? Tak. Mów mi prawdę, idziemy na randkę my? Czy ty nie. Co? No idę na randkę jutro. A widzicie, nie ma pierścionka, zaraz okaże się, że jakimś przypadkiem obrączka się zepsuła. Naprawdę, a z kim? A co za różnica? No, to wielka różnica. Jesteś zazdrosny? Jestem. Z Karą. Dobra, jedziemy faktycznie, bo jest prawie 18. Let's go. Zanim my się zbierzemy. Stylizacja w grudniu, czemu nie? Buty są, dresik jest, bluzka zwykła jest i bezrękawnik. Nie wygląda to najcieplej, ale jedziemy chyba tylko do galerii, więc właściwie to samochód mamy tutaj w garażu bez wychodzenia z domu i wjeżdżamy też na parking podziemny, więc why not? Mam, bo one są znowu za małe. O nie. Ale piękne, nie? To faktycznie ładne. To no popatrz, one wpadną znowu do skrzynek, tak. Ale te znowu są za duże. A takie krzaczory też chyba małe, nie? Ale zobacz sobie, to jest ta sama wielkość co tego. Ono troszkę wyższe. Nic nie spełnia moich oczekiwań. Ta jest piękna. Tylko łysa od dołu. Czy nie chcesz takich kolinek, żeby nie był taki rząd jak przy płocie tuj? Ale radość. A jakby taką wziął na tą komodę i spryskał śniegiem, czy trochę tandetny? Właśnie takie myślałem, żeby coś takiego. Tandetny jest bardzo, ale też cena jest nie najgorsza. Czekaj, nie, tu są różne rodzaje. Tam jest 58 zł. 77. Pasja długości. Ale nam nie potrzeba takiej długiej też. Nam nie trzeba długiej, ale ta jest gęsta. A zobacz tamte. 87. Ale to jest długa już, nie? Bardzo długa. Pytanie, czy gdzieś indziej nie znajdziemy jakiejś fajniejszej. A będziemy Castorami jeszcze może. O, w sumie tak, dobra. To co, za dwie czekolady Kinder masz? Trzymaj. O, ona do jednego nie chce. Nie chce jednego? Klasycznie Mikołaja bierzemy. A takiego dużego? Nie lepiej takie mniejsze, żeby było, wiesz, tak na raz?
Ten też jest na raz. Wiem, kochanie. Wiem, że ten też jest na raz. Nie. Czy mogę spełnić marzenie sobie takie wziąć? Nie, nie ma sensu. Dzięki. A jadłeś kiedyś? Nie, ale nie ma sensu. A dlaczego nie ma sensu? Ja chcę takie spróbować. Jak zawsze jesteśmy spóźnieni. Wszystkie słodycze świąteczne są już wykupione. Ja proponuję jeszcze do Auchan popatrzeć, czy czegoś nie ma. Okej, okay, mamy po drodze. Są i pisaczki. Weźmiemy znowu ze dwa, nie? A to są takie same? Czerwony. Czy... czerwony. Chcesz czerwony? Szybko chcesz czy nie chcesz? Tak. To jeden czerwony, trzy pisaczki. Mamy rzeczy na kobiety? Nie wiem. Zrobilibyśmy jutro, dzisiaj się nie udało. Ja lubię kobiety. No to weźmy. Podoba pod kątem jakości, jakości dokładnie, ale jest taki bardziej ubogi, widzisz? A na pół złożyć? Bo jak to się ułoży, ładnie się, wiesz, tak zrobi, jakby my będziemy chcieli. Tu mi się te szyszki podobają, to takie dodatki, ale z drugiej strony też możemy przy tym zrobić szyszki. A jaka jest różnica cenowa pomiędzy tym a tym? No bo... Co to za ceny? Ty to widzisz? 148? Jakie 148? No tak, znaczy ja tu widzę. Dobra, taką cenę. Ja widziałam 448. Yeah, ring my bells no more. Oh, 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 oh. Patrz, a co myślisz? Tak po trzy, tylko czekaj, będę musiała ci postawić. Są sztuczne, ale czekaj, pokażę ci. Jakbyśmy zamiast już w ogóle bez skrzynek postawili, popatrz, raz. O, raz, dwa, trzy. I po drugiej stronie raz, dwa, trzy. Pytałam się w razie czego można zwrócić. O, bo obawiam się, że nie, że może nam dużo przykryć okna, dużo światła. Nie, ale zobaczymy w razie czego będziemy mogli zwrócić. Tylko 49 zł jedno, 49,99. A na to jest ta promocja 2 plus 1? Bo wtedy nam tak, wyjdzie... Tak, tak. Czyli 200 zł. 200. No ale będą na lata. No są będą sztuczne. Na lata, faktycznie. Nawet... Dobra, bierzemy. Najwyżej zwrócimy. To tu ładnie to takie, wygląda. Ale te wydają się już bardziej sztuczne i takie nie. Liche, nie? A to robi robotę. No jeszcze z tą... Bierzemy. Jutą. Jutą, właśnie. Idę do kasy. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Pełna torba. Chojnek. Idziemy do domu. A nie polujemy jeszcze na coś? A na co? No chodź, zaszalejmy. Nie dokuczaj mi. Nie, no serio. Ty mi dokuczasz. Nie, przeszliśmy tylko tak tutaj. Po jedną rzecz, a ja bym chciał więcej. Ale co ty byś chciał? A masz pieniądze? Ale znam kogoś, kto ma. No właśnie, o to ci chodzi, do tego mi dokuczasz. Nie, nie o to chodzi. Strasznie dziwne zjawisko. Kobieta siedzi i czeka, aż facet sobie poogląda rzeczy w sklepie, w Homely. I my sobie tak znajdujemy, tutaj siedzimy i czekamy, pilnujemy zakupów, bo ja już zrobiłam zakupy, a on poszedł sobie pooglądać. I co? Przeglądałem i tak... Niby wszystko fajnie, ale jak tak bym chciał coś wziąć, tak, nie wiem. Ale dlaczego miałbyś coś wziąć? Wróciliśmy do domu i w sumie nic nie jedliśmy od pizzy, dlatego stwierdziłam, że zjemy sobie tą zupę, co wcześniej ugotowałam. Może tyle wystarczy w sumie, dlatego klikam sobie tutaj podgrzewanie. Zupa się podgrzewa, to stwierdziłam, że jeszcze spróbuję z tymi pierniczkami, w sensie bardziej polewami. Jestem ciekawa, czy po prostu tamte były stare, że mają taki kolor. Czy po prostu taki ma być, dlatego kupiliśmy nowe i spróbujemy je jeszcze udekorować dzisiaj. Krysen poszedł usypiać malutką, w sensie usypiać, bardziej koło niej leżeć, bo ona tak potrzebuje, żeby ktoś koło niej leżał podczas zasypiania. Bierzemy się za jedzenie i będziemy powoli się żegnać. Także już teraz dziękuję wam za oglądanie tego filmu, niezmiernie się cieszę, że tu jestem. Nawet wydaje mi się tak w podglądzie, że nie jest źle z tą jakością, chociaż przyznaję, że doświetlam tutaj czym się da. Patrzcie, jaki mam tutaj sprzęt. Wszystko, żeby jakość tego filmu była w miarę okej. Okay. Więc tym bardziej wam dziękuję i do zobaczenia, mam nadzieję, już jutro. Zupa się podgrzała. No i teraz jest białe. Mhm. Czyli tamte do wyrzucenia. Piękne. Nie podoba ci się? Nie, piękne. Pierniczki mają to do siebie, że mają być nieładne, tylko nasze. Patrzcie, jaki ciastek. Wow. Ja to bym zrobiła całą taką masę lukrową, taki lukier po prostu. I tak maczała górę, nie? Twoje mu się stało. Jest ranny? To jest ho, 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 robię. Piszesz po prostu. Tak napis. Ho, ho, ho. Dobra, jemy zupę.
Patrzcie, jakie tu się szaleństwa odbywają. Krystyna, jestem z ciebie dumna. Aż tak? Tak, tu laska cukrowa. Tutaj popatrzcie, też sobie laska cukrowa. Ej, pięknie ci to wychodzi. A ja właśnie w termomisie robię lukier i będę maczać po prostu całe pierniczki, całą górę. For sure.